Hejka, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym vlogiem, kolejny dzień z Bułgarii. Teraz będziemy szli na śniadanie, później najprawdopodobniej nad morze, czyli jak codziennie tutaj, ale jeszcze Wam później ewentualnie powiem, co będziemy robić, ale teraz już idę na śniadanie. Hejka, my właśnie idziemy na plażę, bo jesteśmy już po śniadaniu. Tradycyjnie siedziałam również w lobby, bo sprawdzałam Wasze komentarze pod filmikami i Snapchata i teraz idziemy na plażę. Jest dzisiaj lepsza pogoda, bo nie ma tylu obłoków jak wczoraj i ogólnie słońce bardziej przypieka, a więc myślę, że dzisiaj będzie po prostu lepiej się leżało na plaży i będą większe fale, przynajmniej mam nadzieję, bo wczoraj słabo się pływało, bo w ogóle nie było fal. W sensie spoko się pływało, ale nie miało się jak bawić na falach, bo były słabe, tak jak na Bałtyku. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że będą większe fale i odezwę się do Was później. Właśnie fale, to wtedy nie pójdziemy właśnie na basen, tylko nad morze przyjdziemy. Czekajcie. I teraz idziemy na obiad. Jeszcze musimy się przebrać. Jeszcze muszę posmarować taką emulsją po paleniu, bo chyba 2 dni temu się spaliłam tutaj na klatce i strasznie mnie swędzi. Mimo że smaruję filtrem z 20, a nie 6 jak resztę ciała, ale nadal mnie swędzi. A już było w porządku, a wyszłam teraz na słońce mocne i znowu mnie zaczęło swędzić, a więc muszę posmarować się i pójdziemy na obiad. I ze mnie jest gamoń, bo się skaleczyłam. Nie wiem, czy jakiś kamień, jak chodziłam po kamieniach, czy jakąś muszelkę na pomoście, ale się skaleczyłam, no i muszę sobie przemyć. A więc gamoń ze mnie. Ale dobrze, że to pod koniec wyjazdu, a nie na samym początku. No. Odezwę się do Was po prostu później. Witam się z Wami w toalecie, bo chciałam Wam pokazać, co mi się stało z klatką, jak Wam mówiłam, że się spaliłam. Co do mnie jest niepodobne, bo ja mam taką karnację, że ja się nigdy nie spalam. I ogólnie reszta ciała jest pięknie opalona, tylko tutaj na klatce się spaliłam. Pewnie tutaj tego dobrze nie widać, ale to wygląda, jakbym dostała strasznej wysypki. I to jest tutaj, tylko tutaj, w tym miejscu, mniej więcej na wielkość mojej ręki. I to jest tak dziwne, ale tak swędzi, więc na moim przykładzie polecam Wam używanie dobrych filtrów z dużą ochroną, ale dopasowujcie do swojej karnacji. Powtarzam słowa innych youtuberek, używajcie filtrów, to jest bardzo ważne. Macie nauczkę na moim przykładzie. Hej, jest już później i teraz idziemy na plażę jako po południu. Nie idziemy na basen, bo mam nadzieję, że będą większe fale. Co ja mówiłam o tym spaleniu? To jednak doszliśmy z tatą, że to nie jest spalenie, tylko wysypka. Bo pod tymi czerwonymi plamami mam po prostu ładnie opaloną skórę i to jest po prostu wysypka, a nie spalenie. No i domyślamy się, że to może być przez wodę w basenie, ale po prostu nie jesteśmy pewni. A więc stwierdziliśmy, że odstawimy basen i zobaczymy. Jeżeli mi to będzie ginęło, nie będzie podrażnień i nie będę tego wystawiać na słońce, no to może prawdopodobnie jest to przez basen. A więc po prostu chcę ograniczyć ewentualne podrażnienia tej skóry. Czekajcie, bo autokar tutaj stoi. No i po prostu trzeba pozwolić tej skórze dojść do siebie. Bo nie ma sensu kupować żadnych maści, bo i takiej pewnie nie zużyję.
a więc po prostu muszę się z tym trochę przemęczyć, chociaż już mniej swędzi i mniej jakby boli jak wcześniej. A teraz idziemy na plażę, jesteśmy już po obiedzie. Zjadłam jeszcze takie kawałki małej pizzy jako przekąski, bo u nas w hotelu są w ofercie takie przekąski. I byłam też w lobby, tam patrzyłam na Snapa i wasze komentarze. Trochę na Facebooku i trochę popisałam z siostrą. A teraz idziemy już na plażę i zobaczymy. Mam nadzieję, że będą duże, ładne fale, takie, wiecie, na których można się pobawić. Odezwę się do was po prostu później. Odzywam, bo wracamy do hotelu. Trochę wcześniej wyszliśmy, bo moja wysypka tutaj tak mnie spędzi, że ja nie mogę wytrzymać i idziemy, żebym sobie posmarowała taką maścią na tak naprawdę ugryzienia lub ukąszenia od komara lub różnych innych insektów. No i mam nadzieję, że to mi pomoże, bo jak byłam w wodzie, było wszystko w porządku, nic nie czułam, wszystko było ok, a jak wyszłam z wody, od razu zaczęło mi to wszystko szczypać, swędzieć, boleć i nie mogę po prostu wytrzymać cały czas, chcę się drapać, a mimo, że się drapię, to i tak to nic nie pomaga. Robiłam sobie okład z wody, nic nie pomagało, chociaż trochę, przykładam taką zimną butelkę wody tutaj, to pomaga trochę, ale niewiele. Mam nadzieję, że mi to przejdzie już niedługo, bo jest to strasznie niekomfortowe. I teraz idziemy do pokoju, posmaruję sobie i później pójdziemy na kolację i pewnie znowu będziemy siedzieć w lobby, ale to odezwę się do was później. Okej, a więc my już teraz idziemy na kolację. Ja już sobie posmarowałam taką maścią tą całą wysypkę. No trochę mniej swędzi, ale nie widzę jakiejś wielkiej różnicy. Ale mam nadzieję, że mi to przejdzie, bo jest to tak niekomfortowe. Ale dobra, teraz idziemy na kolację i później posiedzimy w lobby. Mam nadzieję, że mi się załadują snapy, bo to Wi-Fi jest masakryczne i się wszystko tak wolno ładuje i często rozłącza, jest problem z połączeniem. Ale dobra, teraz my już idziemy, bo czas jeść, bo jestem już głodna. Hej, ja właśnie jestem nad morzem, jesteśmy już po kolacji, chciałam lobby, a teraz wyszliśmy porobić zdjęcia, bo stwierdziłam, że jest to prawie ostatnia szansa, bo jednak nie chcę w ostatnie dni robić zdjęć, bo może być brzydka pogoda, czy też w tym stylu. Dzisiaj niestety jakieś lekkie niebo, jest po prostu niebieskie, a chciałam, żeby było takie, wiecie, trzykolorowe, jak to pokazywałam wam w którymś z poprzednich vlogów. I tak. Ale porobię parę zdjęć w morzu, nagram jakiś filmik po prostu lustrzanką, żeby była lepsza jakość, żebym mogła zrobić travel diary. No i jeżeli mnie słabo słychać, to przepraszam, najwyżej wam na dole tutaj napiszę napisy, ale zobaczę, jak będę edytować vloga, jak mnie słychać. Ale tak, jest dzisiaj pięknie i są już wreszcie duże fale, jak mówiłam, po południu już były duże, mogłam się bawić na nich, No. A propos mojej wysypki, po tej maści jest już lepiej, już mniej mnie to boli, piecze, szczypie, już prawie się nie drapie. Posmarowałam maścią i wypiłam takie wapno do picia i jest już lepiej, mam nadzieję, że mi to przejdzie. I tata powiedział, żebym nie jadła arbuza jutro i nosiła koszulkę, jeszcze nie zakrywała tutaj góry, aby słońce mi nie świeciło. A więc jutro wam powiem, jak ja się z tym czuję, a teraz będę robić zdjęcia. Właśnie przed chwilą
wszedł księżyc i na tym nagraniu nie widać, ale na zdjęciu, które wam wstawię, będzie widać, jak on jest piękny. Bo właśnie zastanawialiśmy się z tatą, gdzie on jest, gdzie jest księżyc, przecież nie ma chmur. A okazało się, że ma opóźnione zejście i po prostu dopiero przed chwilą wszedł i jest piękny, pomarańczowy. Przed chwilą jak był niżej, był czerwony, teraz już jest pomarańczowy, ale na nagraniu niestety jest biały, a więc no, ale na zdjęciu będziecie widzieć, jaki on jest piękny. Po prostu pięknie to wygląda. Na tle tego ciemnego nieba i ciemnego morza przesudnie to wygląda. Have you ever felt? Are you listening? Damn.